Dziesięciu polskich agentów komunistycznych będzie dziś o agentach, którzy pracowali dla komunistów. Czasami będą to ludzie, którzy poddawali się woli Związku Radzieckiego, czasami tacy, którzy komunizm zdradzili, ale warto tę historię znać. Stanisław Hoc, polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Polskiego w latach 1998-2013, także profesor uczelni Łazarskiego w Warszawie, był oficerem Milicji Obywatelskiej. W Pracy naukowej. Zajmuje się głównie przestępstwami przeciwko państwu i ochronie informacji. Jest autorem około 300 prac naukowych w latach 1998-2015. Stały doradca Sejmu. Ekspert podczas prac legislacyjnych nad ustawami OABW, AWWSi, SKW oraz SWW. W 1995 roku prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył go krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia. Polski. Otóż Stanisław Chod w styczniu 1977 roku został skierowany na szkolenie do Związku Sowieckiego. W tym czasie był już wykładowcą wyższej szkoły oficerskiej w Legionowie, która kształciła kadry służb specjalnych PRL i milicji obywatelskiej. W związku z taką działalnością jest on oskarżany o współpracę z KGB, choć oficjalnych dokumentów do dziś nie odnaleziono. Kazimierz Mijal. Polski ekonomista i polityk komunistyczny bliski współpracownik Bolesława Bieruta. W czasach stalinowskich należał do grupy najbardziej wpływowych polskich polityków. Odsuwany stopniowo od władzy po 1956 roku powołał konspiracyjną komunistyczną partię Polski, stał się zwolennikiem maoizmu i wyemigrował do Albanii, skąd prowadził agitację na rzecz komunizmu. Ostro krytykował ówczesne kierownictwo PZPR i ruch Solidarności, uznając je za organizacje dążące do obalenia socjalizmu i przywrócenia kapitalizmu. Przeciwnik Unii Europejskiej oskarżony o antysemityzm, gdyż jak wiemy komuniści Żydów nie lubili, że to komuna to mit. Na emigracji, jako sekretarz generalny KPP, kierował partią poprzez ambasady wspomnianych państw. Z tego powodu służba bezpieczeństwa monitorowała w pewnym okresie budynek ambasady chińskiej w celu zdekonspirowania jego współpracowników w kraju. Działał on głównie jako taki samozwańczy agent, który poprzez konspirację chce wprowadzić w Polsce swoją własną odmianę komunizmu. Co mu się oczywiście nie udało. Józef Światło, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, m.in. wicedyrektor Departamentu 10 MBP, jako oficer wojska polskiego, wszedł w kontakty z ujawniającymi się żołnierzami AK, a potem brał udział w ich aresztowaniach. Odpowiedzialny za represje i liczne aresztowania działaczy Polski Podziemnej, w tym ostatniego dowódcę AK, generała Leopolda Kulickiego. Jako Żyd, obawiając się czystek, w 1953 roku uciekł na zachód podczas podróży służbowej do Berlina Wschodniego, gdyż Żydzi byli w Związku Radzieckim po wojnie również mordowani i prześladowani. Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady, zastępca szefa Zarządu Operacyjnego sztabu Generalnego Wojska Polskiego od 1970 roku agent wywiadu amerykańskiej CIA. Pierwotnik Kukliński był agentem radzieckim w 1964 roku jako współpracownik polskiego kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, a od 1962 roku współpracował z kontrwywiadem wojskowym. Po studiach działał w oddziale w dziale szkolenia operacyjnego Sztabu Generalnego. Ma na swoim koncie wiele udanych operacji. Kiedy okazało się, że Związek Radziecki nie ma dobrych planów względem Polski, Kukliński zaczął przekazywać tajne informacje Amerykanom, tym samym zostając agentem CIA. Kiedy zrobiło się naprawdę gorąco, Kukliński został ewakuowany z Polski. Ze względu na tajność większości dokumentacji związanej ze służbami specjalnymi, działalność Ryszarda Kuklińskiego budzi kontrowersje również u historyków. Dla Rosjan zdrajca, dla Amerykanów bohater i to do tego stopnia, że administracja prezydenta Clintona stanęła na stanowisku, że sprzeciwi się przystąpieniu Polski do NATO dopóki pułkownik Ukliński nie zostanie oczyszczony z zarzutów, które postawili mu komuniści. Henryk Jankowski, polski ksiądz katolicki, kanonik, kapelan Solidarności. 17 sierpnia 1980 roku odprawił muszał świętą dla strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej. Od tego czasu związany był ze Solidarnością i z otoczeniem Lecha Wałęsy. Pod koniec 2003 roku do sądu w Gdańsku zgłosili się rodzice małoletniego chłopca, którzy zaniepokojeni jego zachowaniem domagali się przymusowego leczenia syna. W trakcie czynności sądowych wyszło na jaw, że chłopiec od roku pierwszego roku, mając wówczas 13 lat, nocował na plebanii księdza Jankowskiego. Spał z nim w jednym łóżku, jeździł z księdzem za granicę, otrzymywał prezenty oraz pomoc finansową. Na plebanii przebywali i nocowali również inni chłopcy w podobnym wieku. Po otrzymaniu tych informacji, prokurator wszczął postępowanie karne wobec księdza Jankowskiego. W czasie śledztwa przeszukano plebanię. Znaleziono wtedy film pornograficzny na kasecie wideo. Według doktora Majchrzaka z IPN, Jankowski był kontaktem operacyjnym Służb Bezpieczeństwa o pseudonimie Libella. Potwierdził to Andrzej Friszke, zdaniem którego ksiądz Jankowski był agentem SB, zwłaszcza w latach 1980-1981. Zdaniem Bogdana Borusewicza Jankowski wskazał w 1984 roku Służbie Bezpieczeństwa osobę, która miała bezpośredni kontakt z ukrywającym się wówczas Borusewiczem i której obserwacja miała ją do niego doprowadzić. Franciszek Cebula Polski duchowny katolicki, kapelan prezydenta Lecha Wałęsy w latach 1990-1995 w filmie dokumentalnym Tylko nie mów nikomu z 2019 roku, ksiądz Cybula został przedstawiony jako sprawca molestowania osób małoletnich. W latach 1969-1990 był zarejestrowanym tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Franek. Jego teczka osobowa została zniszczona. Zauważyliście dwóch księży pedofilów, agentów SB i... Obaj współpracownikami Lecha Wałęsy. Romuald polski żołnierz ZWZ-AK, dowódca pierwszej kompanii szturmowej III wileńskiej brygady AK, był oficerem liniowym. Jego oddział odpowiedzialny jest za dokonanie szeregu zbrodni przeciwko ludności cywilnej, m.in. za mord w Puchałach Starych oraz zbrodni w Zaleszanach, za co został skazany na karę śmierci. Pamięć o czynach rajsa utrzymuje się głównie na Podlasiu. Podczas śledztwa zgodził się na współpracę z UB ze względu na obietnicę wyjścia na wolność. Całkowicie się zdekonspirował, wydał swoje archiwum w Karpaczu, ujawnił kontakty konspiracyjne i adresy. W śledztwie podał miejsce pobytu swojego zastępcy podporucznika Kazimierza Chmielewskiego pseudonim Rekin, oskarżając go również o dokonanie pacyfikacji wsi białoruskich i niezgodne z prawdą o rozstrzelanie funkcjonariuszy MBP i milicji obywatelskiej pod Brzozowem. W rezultacie 3 grudnia 1948 roku Rekin został aresztowany. Na pokazowym procesie w białostockim Kinie, Ton został skazany w dniu 1 października 1949 roku na karę śmierci. Reis zwrócił się do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o ułaskawienie, jednak prezydent nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 30 grudnia 1949 roku w Białym Stoku. Nieznane jest miejsce jego pochówku. Eugeniusz. Makulski, polski duchowny katolicki, Marianin. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym od 1966 roku do 2004 roku. W 2004 roku, w 42 numerze tygodnika wprost, zamieszczony został tekst opisujący nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Makulskiego środków pochodzących z darowizn dokonanych przez wiernych na finansowe budowy bazyliki w Licheniu oraz o homoseksualnych relacjach łączących Eugeniusza Makulskiego z jego osobistym kierowcą, któremu dodatkowo Makulski miał podarować kilka luksusowych samochodów. Po publikacji 11 maja 2019 roku filmu, tylko nie mów nikomu, pod adresem księdza Makulskiego padły oskarżenia o kontakty seksualne z osobami małoletnimi. Zgromadzenie księży Marianów w wydanym oświadczeniu poinformowało, że zgłoszone przypadki przyczyniły się do wydania przez przełożonych zakonnych decyzji o odsunięciu od wszelkiej działalności duszpasterskiej 91 letnich Księdza. Ksiądz Makulski jest wymieniany wśród współpracowników UB. Sławomir Petelicki, oficer wywiadu Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generał Brygady Wojska Polskiego, pomysłodawca i pierwszy dowódca jednostki wojskowej 2305. Od 1969 roku do 1990 funkcjonariusz Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wywiadu Cywilnego PRL. Pełnił służbę za granicą w placówkach dyplomatycznych jako dyplomata PRL w Wietnamie Północnym w Chinach w konsulacie generalnym PRL w Nowym Jorku, gdzie pod przykryciem atasze i wicekonsula PRL był rezydentem o pseudonimie VAN. Prowadził tam działalność wywiadowczą, inwigilując głównie środowiska polonijne w 1976 roku. W dział 11 departamentu pierwszego MSW specjalizujący się w rozpracowywaniu emigrantów miał założyć sprawę o kryptonimie Tyrmand. W 1983 roku Petelicki został skierowany na placówkę wywiadu do Sztokholmu, gdzie kierował rezydenturą pod przykryciem pierwszego sekretarza ambasady PRL. Zajmował się głównie inwigilacją emigracji pomarcowej i solidarnościowej. W dniu 13 lipca 1990 roku z polecenia premiera Tadeusza Mazowieckiego, ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego i po akceptacji przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, podpułkownik Petelicki objął dowodzenie niejawne. Grupą reagowania operacyjno-manewrowego, funkcjonującą jako jednostka wojskowa 2305. Był specjalistą od dalekiego rozpoznania i dywersji. Brał udział w wielu tajnych operacjach zagranicznych, no i to był początek gromu. A wiecie w ogóle po co powstał grom? Kiedy komuniści prześladowali Żydów, Tadeusz Mazowiecki im pomógł w ramach operacji Most. Przerzucił Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela, a Palestyńczycy i inni Arabowie w zemście zaczęli organizować zamachy na Polaków. Grom powstał, aby zapewnić bezpieczeństwo placówkom dyplomatycznym poza granicami kraju. Bolesław Bierut. Polski polityk, działacz komunistyczny, agent KWD, nazywany Polskim Stalinem. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki od lata 1941 roku przebywał w Mińsku jako kierownik Wydziału Żywnościowego w Urzędzie Miasta, pozostając jednocześnie agentem wywiadu sowieckiego. Bilans rządów Bolesława Bieruta w Polsce, jako odpowiedzialnego za stosowanie i utrzymywanie systemu zorganizowanej przemocy w celu sterroryzowania społeczeństwa, to 100 tysięcy ofiar różnorakich represji. Według oficjalnych danych, w połowie 1952 roku w więzieniach znajdowało się blisko 50 tysięcy osób. To on jest odpowiedzialny m.in. za śmierć Witolda Pileckiego.